Łukasz Nowicki to jeden z bardziej lubianych prezenterów śniadaniówki w TVP. Nic więc dziwnego, że widzowie pytania na śniadanie byli w szoku, gdy ten ogłosił, że odchodzi z programu. Na swoim Instagramie wydał oświadczenie, w którym dość ogólnikowo opowiedział o powodach swej decyzji. Czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania. Nie jest prawdą, jak czytam, że czekają na mnie nowe rozrywkowe projekty. Prawdą jest, że chcę więcej czasu poświecić rodzinie, podcastowi z Nowickim po drodze i teatrowi. Teatrowi, który zawsze był dla mnie miejscem zawodowo najważniejszym, wyjawił Łukasz. Podczas jego ostatniego wystąpienia w śniadaniówce pożegnano go iście po królewsku. Widać było, że koledzy z pracy za nim przepadają i nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Małgorzata Obczowska nie kryła swego smutku. Okazuje się, że to nie koniec zaskakujących wieści od Łukasza. Prezenter ledwie odszedł z pytania na śniadanie, a tu przekazał takie wieści. Nowicki pochwalił się sporym sukcesem. Jego podcast, któremu chce się teraz bardziej poświęcać, wszedł do zestawienia 100 najpopularniejszych podcastów na Spotify. Pragnę Wam podziękować za ogromne zainteresowanie, napisał Nowicki. Jeśli ktoś gdzieś teraz jedzie na wakacje, do pracy lub po prostu ma dosyć ciszy, zachęcam do posłuchania na Spotify, Apple Podcast i YouTube. Historia z Czarnobyla, Indii, Gambii, życie zwierząt, poznawanie ludzkiego mózgu, historia zdobywania korony gór Ziemi. Drugi Polak, który poleci w kosmos. Wyznał uradowany Nowicki. Pod postem pojawiły się liczne gratulacje od życzliwych mu osób. Wygląda na to, że odejście z TVP nie było taką złą i nieprzemyślaną decyzją. Zobacz też, Obczowska reaguje na odejście Nowickiego z pytania na śniadanie. Wymowne słowa Łukasz Nowicki odchodzi z pytania na śniadanie. Co dalej z Łukaszem Nowickim? Łukasz Nowicki znika z TV. Nie wesoło w TVP. Łukasz Nowicki odchodzi z pytania na śniadanie. Ekipa pożegnała Nowickiego w pytaniu na śniadanie. Lewandowska się popłakała.